Dziękuję, panie marszałku. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Moje oświadczenie poselskie będzie dotyczyło spraw polskiej geologii. Otóż w ostatnim czasie ostatnio dużo się mówi na tematy geologiczne w Sejmie, wczoraj na Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Obchodziliśmy w tym roku 25-lecie Dnia Ziemi w Polsce. W Sejmie była wystawa najpiękniejszych polskich kamieni ozdobnych, agatów z kolekcji Jana Rzymełki. Kilka dni temu w Katowicach pod patronatem wojewody śląskiego odbyła się debata o polityce surowcowej państwa, a rozwój gospodarki polskiej. Otóż chciałbym oświadczyć, że z jednej strony polska geologia ma wspaniałe tradycje i korzenie, choćby takie, że praktycznie geologia światowa urodziła się na Śląsku, bo profesor Werner, który po raz pierwszy rozpoczął wykłady na Akademii Górniczej we Freibergu z geognozji, urodził się w Osiecznicy nad Kwisą. My na Górnym Śląsku mamy najgrubszy pokład węgla kamiennego na świecie, pokład Reden, zwany pokładem 510 czy Dąbrowa, o miąższości, czyli o caliźnie od stropu do spągu ponad 24,5 metra. To jest fenomen na skalę światową. Mogę państwu powiedzieć, że dzieci albo studenci we wszystkich koledżach i na wszystkich wyższych uczelniach, gdzie uczy się geografii, geologii, uczą się o silezie, czyli o górnym karbonie produktywnym typu zachodnioeuropejskiego, takim właśnie lądowym, czyli polska geologia funkcjonuje w świadomości świata w wielu miejscach. A z drugiej strony my mamy problem racjonalnej gospodarki surowcami, bo powstała samorządność, którą Sejm zadekretował, czyli wróciliśmy do realnych gospodarzy na szczeblu gminy, natomiast nieuregulowane zostały do końca relacje między interesem państwa w zakresie racjonalnej, zrównoważonej gospodarki złożami, a włodarzem powierzchni ziemi. Otóż w ostatnich latach, a prowadziłem w Sejmie tutaj od ponad 20 lat wszystkie te ustawy geologiczne, czujemy silny nacisk, presję samorządu terytorialnego, właściwie szefów gmin o decyzjach, które mają być w rękach samorządu dotyczących wnętrza ziemi. Czyli mamy poważny konflikt, który powinien być w debacie publicznej rozstrzygnięty. Bo możemy powiedzieć tak, że prawie że w każdym miejscu w Polsce, gdzie jest jakieś ciekawe, atrakcyjne złoże, a złoża węgla kamiennego, miedzi, ropy, gazu z łupków nie można przesunąć. Na powierzchni powstaje konflikt interesów, bo gmina, zarząd gminy, wójt, prezydent miasta chce zbudować przedszkole, obwodnice, osiedle i to jest dla niego bardzo istotny priorytet. Natomiast to wnętrze ziemi jest własnością wszystkich nas obywateli. One służy dobru Rzeczypospolitej, bo państwa, które mają wystarczającą ilość surowców mineralnych są bogate. Polska jest bogata w surowce. My zajmujemy czołowe miejsca w świecie w produkcji srebra, miedzi, węgla brunatnego, kamiennego w Europie, czyli jesteśmy w czołówce. Natomiast mamy bardzo silne opory, zgód na wydobywanie danego surowca. Będziemy mieli wiele problemów. Mamy konflikty w zakresie zarówno przyznawania koncesji na węglu kamiennym, na miedzi, na węglu brunatnym i warto, aby w Wysokiej Izbie podjęto pracę nad pewnymi rozwiązaniami, bo zabezpieczenie złoża, a powiem państwu, że od nawiercenia się atrakcyjnego złoża do pierwszej eksploatacji mija przeciętnie około 20 lat. Tyle trwają prace badawcze, rozpoznawcze, uruchomienie kopalni. I jest to duży wysiłek i społeczny, i wysiłek kapitałowy. I nie może być tak, że w międzyczasie, jeżeli gmina do planu nie włoży tego złoża, powstanie w tym miejscu obwodnica, autostrada, przedszkole, to złoże jest zablokowane. Wartość złoża to są setki miliardów złotych. Wartość osiedla, przedszkola, nawet obwodnicy to jest kilka milionów.
I bywa tak, że nie eksploatujemy wielkich zasobów, dlatego że na powierzchni już pewna decyzja została podjęta. I panie marszałku, wydaje mi się, że polityka surowcowa musi być racjonalna i powinny powstać rozwiązania prawne pozwalające wykorzystać złoża, które służą dla wszystkich. Jednym z tych elementów to jest podwyższenie pewnych opłat, które później koncesjonariusz będzie musiał zapłacić. To znaczy opłaty otrzymują właściciele gruntu, powierzchni, bo jeżeli na dole mamy cenne złoże, to wartość nieruchomości u góry spada. Tym ludziom trzeba zrekompensować w pierwszym etapie tą wartość, bo inaczej będą ogromne konflikty. Sądzę, że w następnej kadencji Sejmu powinien w Wysokiej Izbie powstać dokument zwany racjonalna gospodarka złożem i rozwiązania prawne dotyczące łagodzenia konfliktów pomiędzy samorządem a państwem w zakresie gospodarki złożami. Dziękuję bardzo.